Raz, dwa. Witam was, nazywam się Marek Cypliński. Chcę ci zadać pytanie, czy jesteś w stanie zdjąć maskę? Bo ja kiedyś chodziłem w masce, dopóki nie spotkałem Jezusa. Dużo tutaj mówimy o wolności i miłości. Spotkałem miłość i wolność w najczystszej postaci. Nie w żadnej religii, ale w osobie Jezusa Chrystusa. W osobie i w relacji z Jezusem. Wiesz, ja kiedyś od dziecka szukałem Boga w różnych religiach i nigdzie Go nie znalazłem. Zawsze widziałem tylko kolejną opcję. I zorientowałem się w którymś momencie, że każda religia tylko kłamie i jest zwykłym systemem. Aż w pewnym momencie w piwnicy spotkałem żywego Jezusa. W piwnicy pełnej oparów, alkoholu i substancji smolistych. Spotkałem żywego Jezusa i On wywrócił moje życie do góry nogami. Wiesz, powiem ci trochę o sobie. Cierpiałem na depresję i nerwice i nikt nie był w stanie mi pomóc. Nikt nie był w stanie mi pomóc. Aż spotkałem Jezusa. I wiesz, szukałem różnych sposobów samodoskonalenia i zawsze byłem tylko zmęczony i nic mi nie pomagało. Dopiero w Chrystusie znalazłem spełnienie i dzisiaj nie wierzę, że istnieje jakakolwiek forma spełnienia i wolności poza Jezusem. Wiesz, będąc tutaj, masz pewną namiastkę wolności. Ja wracałem z Woodstocku 12 lat temu i nagle wolność się kończyła. Natomiast gdy spotkałem Jezusa, wolność zamieszkała we mnie 24 na dobę. Duch Święty mieszka we mnie. I wiesz, Bóg nie przejawia się w religii, ale w mocy. I jest dzisiaj taki sam, jak 2000 lat temu. Uzdrawia i uwalnia. Jeśli zmagasz się z chorobą, przyjdź do nas, położymy na ciebie ręce. Moc Boża cię uzdrowi. Bóg zrobi to ze względu na miłość do ciebie. Na bezwarunkową miłość do ciebie. Nie dlatego, że zasłużysz na cokolwiek. I twoim problemem nie jest to, że dzisiaj chlejesz, czy zdradzasz kogoś, czy zrobisz coś innego, co w twoim mniemaniu jest złe, czy jest grzechem. Twoim problemem jest to, że żyjesz bez Boga. Bóg, gdy stworzył człowieka i postawił go w ogrodzie Eden, zrobił to po to, żeby człowiek był spełniony, żeby miał się dobrze. I po to przyszedł Jezus, żeby przywrócić ten stan. I możesz mieć ten stan w Chrystusie. Możesz mieć spełnienie w Chrystusie. Ale potrzebujesz narodzić się na nowo. Bez Jezusa jesteśmy w poważnych tarapatach. Musimy zasługiwać i zapracowywać na wszystko. Ja dzisiaj na nic nie zapracowałem, a jestem zaopatrzony. Jestem bezpieczny i spełniony. I mam wolność, jakiej nie umiałem sobie wcześniej wyobrazić. Nigdy nie miałbym odwagi, żeby stanąć tutaj. Ale Bóg odmienił moje życie. Porozmawiamy zaraz. Poczekaj moment. Chcę ci powiedzieć, że to jest prosta decyzja. To zależy tylko od tego, czy chcesz. Nie musisz na to zapracowywać. Nieważne, czy czujesz się gotowy, czy nie. W jednej chwili możesz pojednać się z Bogiem. Przyjdź do nas, porozmawiamy. Porozmawiamy, poczujesz Bożą moc, gdy nałożymy na ciebie ręce. Zostaniesz uzdrowiony, jeśli zmagasz się z chorobą. Spotkasz się z Bogiem, jeśli potrafisz zdjąć maskę i masz szczere pragnienie w sercu. On jest dobry i On nie czeka na to, aż będziesz gotowy. On chodził w takich miejscach jak to. Przebywał z takimi ludźmi, jak my tutaj wszyscy. On właśnie z takimi ludźmi przebywał, jak my tutaj wszyscy. Jezus! Prawdziwy Jezus, nie religia, nie marionetka na krzyżyku, nie obrazek, który nic nie słyszy, ani nic nie potrafi powiedzieć. Prawdziwy Jezus.